Kochani, witam Was serdecznie w Niedzielę Świętej Rodziny, czyli w nasze święto patronalne. Nasze, czyli zarówno sióstr nazaretanek, ale też nasze, czyli duszpasterstwa młodzieży nazaretańskiej. Bo to właśnie oni, Jezus, Maryja i Józef, są dla nas wzorem, w który chcemy się wpatrywać i od którego chcemy się uczyć wiary, miłości i budowania dobrych relacji. Relacji z Bogiem i relacji między sobą nawzajem. Kochani, jak widzicie, jest ze mną nasz DMN-owy obraz Świętej Rodziny. Chcę Wam powiedzieć, że w tym roku, w grudniu, mija dokładnie 15 lat, odkąd ten obraz został namalowany specjalnie z myślą o naszym duszpasterstwie. Z tej okazji mam dla Was prezent, a właściwie dwa prezenty. Pierwszy to kopia właśnie tego obrazu, którą chcę podarować każdej naszej wspólnocie lokalnej. Mam nadzieję, że zbliżający się rok umożliwi nam to, żeby się spotkać, żebym miała taką okazję przekazać Wam właśnie te ikony Świętej Rodziny. Drugi prezent. Chciałam Was zaprosić do tego, byście przyjęli Świętą Rodzinę do Waszych domów. Mam tutaj na myśli peregrynację właśnie naszego obrazu DMN-owego. Więcej szczegółów myślę, że będziemy mogli podać w najbliższym czasie, a póki co pozdrawiam Was serdecznie i zapewniam Was o modlitwie. Ja każdego dnia modlę się za Was wszystkich, za całą naszą wspólnotę, tą naszą DMN-ową modlitwą i do tego zachęcam każdego i każdą z Was. Pozdrawiam Was serdecznie i ściskam. Jezu, Maryja, Józefie Święty, opiekujcie się nami.